Od najdawniejszych czasów ludzie dążyli do dokładnego poznawania otoczenia, w którym się znajdują. Obserwując i zapamiętując zjawiska i sytuacje, z którymi obcowali, mogli gromadzić informacje niezbędne dla postępu cywilizacyjnego. Z czasem jednak przypadkowe zapamiętywanie zamieniono na świadome rejestrowanie i klasyfikowanie zdarzeń według ściśle określonych zasad. Dzięki temu proces ten nabierał coraz więcej cech charakterystycznych dla współczesnej wiedzy naukowej. To właśnie ta, jak mogłoby się wydawać, niewielka zmiana w gromadzeniu i przyswajaniu informacji w efekcie zaowocowała powstaniem ścisłej teorii i praktyki, którymi w nauce i nie tylko w nauce zajmuje się metodologia. To skomplikowane, pojawiające się w różnych kontekstach słowo oznacza po prostu proces badawczy. Ten ze swojej natury jest konkretnym i uporządkowanym zestawem działań, jakie wykonuje się w obrębie prowadzenia analizy. Najczęściej, kiedy słyszymy słowo badania, chodzi o procesy naukowe. Metodologia znajduje jednak szerokie zastosowanie w innych dziedzinach naszego życia, na przykład w biznesie. Metodologia to schemat działań, jakie podejmują naukowcy, aby wytworzyć lub nabyć wiedzę na dany temat. Badania prowadzone są zawsze zgodnie z procedurami, które pozwalają naukowcom dojść do pewnych twierdzeń, teorii, odkryć czy wynalazków. Metodologia badań jest wiedzą, dzięki której dowodzenie naukowe zyskuje wartość i sens. Niezależnie od tego, czego dotyczy badanie, czy jest to badanie naukowe, marketingowe, czy odnosi się do kontroli jakości na taśmie produkcyjnej. Proces badawczy przydaje się w niemal każdym obszarze. I chociaż możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, każdy z nas wykorzystuje go czasem w życiu codziennym. Oczywiście każda z dziedzin zarówno naukowych, jak i rynkowych z biegiem lat wypracowują swoje własne metodologie. W większości jednak sprowadzają się one do prostych zasad opartych na dowodach i logice. W takim razie, kiedy możemy uznać, że znamy już schemat działania procesu badawczego i potrafimy z niego korzystać świadomie? Możemy stwierdzić, że poznaliśmy proces badawczy, kiedy udało nam się wyuczyć w sobie poszczególne umiejętności lub tendencje, jak na przykład poprawne, rozsądne, racjonalne myślenie, a także umiejętność wykorzystywania odpowiedniej dla danej dziedziny terminologii. Badania naukowe dzielą się na bardzo wiele rodzajów, a każde z nich opiera się o wypracowane dla tego celu metody. Więcej szczegółowych informacji na temat konkretnych metod badawczych oraz ich charakterystyki znajdziecie w naszych pozostałych materiałach. Niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie przeprowadzone są badania, wyróżniamy 7 podstawowych etapów procesu badawczego, które muszą następować po sobie w niezmienionej kolejności. Problem badawczy, hipotezy, plan badawczy, pomiar, zbieranie danych, analiza danych oraz uogólnianie, czyli generalizowanie. Podstawowym celem działań naukowych jest teoria. Pierwszym z nich jest przygotowanie koncepcji badania, czyli inaczej określenie problemu badawczego. Na tym etapie musimy jasno określić, jaki jest cel procesu badawczego. Naturalną konsekwencją określenia tzw. problemu badawczego jest postawienie hipotezy, która w zależności od sformułowanego problemu może przybierać różne formy: zdań twierdzących lub pytających, przypuszczeń lub twierdzeń, które zamierzamy udowodnić podczas prowadzonych badań. Kolejnym krokiem jest ustalenie planu badawczego. To właśnie na tym etapie powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie metody, techniki i narzędzia chcemy zastosować podczas naszego badania. Jednak, jak już wcześniej wspomniałem, jako że charakterystyka metod badawczych jest dość obszerna, zdecydowaliśmy się stworzyć na ten temat oddzielny materiał. Następnym, równie istotnym elementem jest dobór odpowiedniej próby badawczej, która umożliwi nam pomiar i zebranie szczegółowych danych. Zgromadzone informacje musimy następnie przeanalizować. Pamiętajmy, że to właśnie dogłębna i skrupulatna analiza danych zebranych podczas badań pozwala nam wyciągnąć z nich jakiekolwiek wnioski. Łatwo więc możemy zauważyć, że każdy z etapów procesu badawczego i jego składowe, mimo różnic, są ze sobą wyraźnie powiązane. Wszystkie elementy porządkuje się według logicznego ciągu i to właśnie dlatego kolejność badań ma tutaj zasadnicze znaczenie. Każdy kolejny element procesu badawczego musi uwzględniać ustaloną logicznie i sprawdzoną w praktyce procedurę postępowania.
literaturze przedmiotu często wspomina się, że sposób badania musi być zawsze ścisły, racjonalny i zorganizowany. Przeprowadzenie procesu badawczego z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Jednak tylko działanie według określonego schematu pozwala osiągnąć sukces. To właśnie dzięki skrupulatnej metodologii naukowcy od setek lat są w stanie dokonywać przełomowych odkryć. Metodologia to taki cichy bohater, dzięki któremu nasz świat rękami wybitnych umysłów zmienia się na lepsze. Naukowcy otrzymują redefiniujące postrzeganie różnych kwestii i wyniki badań. Przedsiębiorcy mają możliwość wdrażania innowacji w biznesie i odnoszenia sukcesów na nowych polach. Problem badawczy, uzasadniony, właściwie sformułowany i rozwiązany, pozwala więc nie tylko osiągnąć zamierzone cele badań czy pracy, ale również pozwala nadać im wysoką rangę naukową lub społeczną.